Cześć, tu Xil Moon. To taki krótki film na temat mojej Little Pulip. Pokażę wam, z czego póki co się składa i jak wygląda lalka przerobiona przeze mnie po części, ale myślę, że pojawi się więcej materiałów na temat Pulip i generalnie lalek w stylu BGD, więc traktujcie to jaki taki początek. Ja moją Pulip zakupiłam za 100 zł na stronie, której do końca nie pamiętam, więc nie mogę wam teraz tutaj jej przytoczyć. Tak wyglądała jej oryginalna peruka. Nie za bardzo mi się podobała. Tutaj widzicie, jak prezentowała się na jej główce. Pasowała do niej, ale nie pasowała do mojego kanonu, więc wymieniłam ją na właśnie taką z AliExpress. Zakupiłam ją za jakieś 30-40 zł. Jest ona z syntetycznych włosów, ale mi to wystarcza. Tak prezentuje się oryginalne ciało od tej lalki. Nie ma niestety tak zwanego efektu BGD, czyli nie mamy tych rączek wyginanych w różne strony. No niestety Little Pulip tego na początku nie mają, więc trzeba dokupić im nowe ciało. Ciałko, które ja dokupiłam, kosztowało około 200 zł. Zakupiłam je na eBayu. Jest to ciało, jeżeli dobrze pamiętam, Pico Nemo. Ale chyba to ciało da się kupić taniej. Akurat ja zakupiłam za 200, ale cena to jest tak od 100 do 200. A co do jej bielizny, kupiłam ją na AliExpress za jakieś 2-3 zł. Oczywiście w zestawie Pico Nemo znajdziemy różne kształty dłoni, by móc dopasować do odpowiedniego zdjęcia. Bo w końcu w dużej skali po to są te lalki. One nie są absolutnie do zabawy. One są do fotografii. Akurat uszła mi tylko jedną sukienkę i nie jest ona zbyt fantastyczna, ale popracuję nad tym. Jak na razie prezentuję. Nie mam zamiaru wymienić jej chipów. Jeszcze muszę poszukać dla niej stanika i najwyżej pokupować jakieś ciuszki. Zawsze jak gdzieś zabieram ją na sesję, to chowam jej wszystkie rączki, żeby tam mieć później do wyboru. Odczepam jej również dłonie i stopy, by przypadkiem gdzieś, gdzie ją zabiorę, nie odpadły jej i się nie zgubiły, bo jednak są to małe, delikatne części i bardzo łatwo tutaj o taką małą tragedię. A przypomnę, że ciało kosztowało mnie 200 zł! Oczywiście moje maleństwo ma też swoją półeczkę, gdzie ma swoje łóżko, które również zamawiałam na AliExpress. W ogóle AliExpress to jest istna kopalnia małych rzeczy. Możecie napisać, co myślicie o takich lalkach kolekcjonerskich i wpadnijcie na mojego Dollstagrama, gdzie wrzucam zdjęcia mojej małej Pulip. I to tyle. Do usłyszenia, moje gwiazdeczki.